Panie posłanki Wanda Nowicka i Katarzyna Kotula skierują pytanie w sprawie agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy na zlecenie prokuratury weszli do prywatnego gabinetu ginekologicznego w Szczecinie i zabrali dokumentację medyczną pacjentek. Pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów. W jego imieniu będzie odpowiadał zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Jest obecny? Jest. Zatem bardzo proszę panią poseł Wandę Nowicką. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prokuratorze. 9 stycznia bieżącego roku agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do gabinetu ginekologicznego dr Marii Kubisy w Szczecinie, mimo iż nie postawiono jej żadnych zarzutów. Na polecenie prokuratora zabrali stamtąd karty medyczne pacjentek i historię ich chorób z niemal 30 lat. Skonfiskowali też dwa laptopy i telefon komórkowy. Podczas nalotu CBA pacjentki czekały w poczekalni na wizytę u lekarki. Agenci mieli prokuratorski nakaz przeszukiwania dokumentacji z imieniem i nazwiskiem pacjentki, której dr Kubica nawet nie prowadziła. Prokurator Lorenz, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Szczecinie, poinformował, że karty pacjentek zostały zabrane, bo prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pomocnictwa w przerywaniu ciąży przy zastosowaniu farmakologicznego środka poronnego. Prokurator trzymał tę dokumentację blisko 2 miesiące. Przypominam, ginekologiczne karty pacjentek to dane wrażliwe i bardzo poufne. To m.in. informacje o ciążach, porodach, poronieniach, leczeniu niepłodności, nowotworach. Pytamy więc, jakie były przyczyny wtargnięcia CBA do gabinetu dr Kubisy? Czy lekarka była o coś podejrzana? Jeśli tak, to o co? Dlaczego zostały skonfiskowane karty medyczne pacjentek nawet sprzed kilkudziesięciu lat? Zwłaszcza, że według doniesień medialnych postępowanie dotyczy jednej kobiety podejrzanej o użycie aborcji farmakologicznej, która nawet nie była pacjentką dr Kubisy. Czy potwierdziły się podejrzenia, które były podstawą wtargnięcia CBA do gabinetu dr Kubisy? Jeśli tak, to jakie? Czy prokurator i CBA planujecie kolejne naloty na inne gabinety ginekologiczne w Szczecinie i w okolicach? Dlaczego karty medyczne były tak długo przetrzymywane przez prokuratora? W jaki sposób była trzymana dokumentacja medyczna? Kto miał w nią wgląd? Proszę podać listę osób mających wgląd w tę dokumentację. Czy karty pacjentek zostały skopiowane bądź w jakiś inny sposób zachowane w prokuraturze? I proszę, prosimy o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz na mównicę pana prokuratora Krzysztofa Sieraka. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, prokuratura regionalna w Szczecinie nadzoruje prowadzone przez delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie wielowątkowe śledztwo o przestępstwa korupcyjne z artykułu 228 i 229 Kodeksu Karnego. Chodzi tutaj o przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych. W toku tego wielowątkowego śledztwa funkcjonariusze w wyniku czynności procesowych, powtórzę jeszcze raz, w wyniku stricte czynności procesowych, ujawnili materiały świadczące o trwającym procederze udostępniania pacjentkom przez lekarza substancji mogących zagrażać im życiu i zdrowiu, a także skutkujących jednocześnie przerwaniem ciąży. Okoliczności te znalazły potwierdzenie w zeznaniach przesłuchanego w śledztwie świadka wskazującego m.in. gabinet lekarski w Szczecinie, w którym to doszło do przekazania tabletek o działaniu poronnym, po ich zażyciu doszło do przerwania ciąży pacjentki. W tym stanie rzeczy prokurator regionalny w Szczecinie wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu ustalonego gabinetu lekarskiego w celu ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie oraz zabezpieczenia dowodów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu z artykułu 152 paragraf 2 Kodeksu Karnego, to jest nakłaniania i udzielania pomocy do niezgodnego z prawem przerywania ciąży ustalonej osoby oraz o czyn z artykułu 125 ust. 2 punkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne dotyczącego obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Do udziału w czynności przybrano pracownika Zachodniopomorskiego Wydziału Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie, co pozwoliło zidentyfikować i prawidłowo zabezpieczyć wyłącznie tylko te środki farmakologiczne,
które posiadały właściwości o działaniu poronnym, by nie wyrządzić niepotrzebnych dolegliwości związanych z ewentualnym zabezpieczeniem innych leków. Jak wynika z protokołu przeszukania podpisanego przez lekarza, którego czynność procesowa dotyczyła, osoba ta odmówiła wydania rzeczy wskazanych w treści postanowienia, wskazując, iż takich nie posiada. Fakt ten spowodował przystąpienie przez funkcjonariuszy do czynności przeszukania i ujawniania rzeczy związanych, które znajdowały się w sentencji postanowienia. W toku przeszukania ujawniono m.in. tabletki zawierające substancję czynną, która oświadczył biorący udział w czynności pracownik Inspektoratu Farmaceutycznego, wywołuje przedwczesny poród i ma charakter poronny. Wyniki przeszukania uzasadniały i uzasadniają podejrzenie, że udzielenie przez ustalonego lekarza tabletek o działaniu poronnych nie było tylko odosobnionym przypadkiem. W toku czynności zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentek z uwagi na uzasadnioną obawę utraty materiału dowodowego poprzez jego usunięcie lub zmianę treści w zapisach. Na miejscu prowadzonych czynności zgodnie z przepisami prawa funkcjonariusze zabezpieczyli przedmiotową dokumentację bez zapoznawania się z jej treścią, umieszczając ją w zamkniętych pakietach i przekazując ją do prokuratury zgodnie z zasadami przyjętymi w procedurze karnej. Mając na uwadze treść artykułu 225 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, funkcjonariusze w toku czynności nie mogli dokonać przeglądu zabezpieczonej dokumentacji medycznej, aby ewentualnie zawęzić zakres, w jakim ją zatrzymano, a bez jej przejrzenia oraz dokonania oględzin nośników danych nie sposób było podjąć tego rodzaju decyzji w toku czynności. Pełnomocnik lekarki zaskarżył postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy wobec wymienionej, a zażalenie to zostało przekazane do właściwego sądu. Z prowadzonej sprawy korupcyjnej prokurator wyłączył niezwłocznie po czynnościach wątek pomocnictwa do niezgodnego z prawem przerwania ciąży do odrębnego postępowania i w dniu 31 stycznia 2023 roku wszczęto śledztwo o czyn z artykułu 152 paragraf 2 Kodeksu Karnego i artykuł 125 ustęp 2 punkt 2 Prawa Farmaceutycznego. W dniu 27 lutego 2023 roku zabezpieczona dokumentacja medyczna została wydana lekarzowi i obecnie realizowane są czynności oględzin zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz jego analiza. Po ich wykonaniu prokurator oczywiście podejmie decyzję, czy i kiedy śledztwo zostanie przekształcone w fazę ad personam. Z uwagi na dobro toczącego się postępowania przygotowawczego, pozostającego w tej fazie początkowej gromadzenia istotnych materiałów dowodowych, przypomnę również, że ma ono tutaj charakter rozwojowy, nie jest możliwe obecnie ujawnienie większej ilości informacji dotyczącej tej sprawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I jako druga pytanie zadaje pani poseł Katarzyna Kotula. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie marszałku, panie prokuraturze, penalizowana pomoc w aborcji nie jest w świetle kodeksu karnego jakimś szczególnym przestępstwem, takim na przykład, nie wiem, jak zamach na prezydenta czy pedofilia. Pytam więc, dlaczego zatem do sprawy włączyło się CBA, zamiast zlecić wykonanie czynności śledztwa policji? W innych sprawach toczących się z artykułu 152 Kodeksu Karnego, kiedy sprawa dotyczy sprzedaży środków poronnych na terenie Polski, kobiety, które te środki kupiły, są po prostu wzywane na przesłuchanie w charakterze świadka na posterunku policji. Dlaczego ta sprawa jest w jakiś sposób szczególna? Czy chcecie po prostu wysłać zastraszający sygnał lekarzom i kobietom? Po co w ogóle utrzymywać w kodeksie karnym przestępstwo, które nie ma osoby pokrzywdzonej, a dotyczy aborcji, która jest zjawiskiem powszechnym, jako prywatna decyzja milionów kobiet na świecie. Kryminalizacja aborcji nie zmniejsza jej liczby, a ten przepis służy tylko zastraszaniu i upokarzaniu. Mam wrażenie, że powinni państwo też na podstawie pana słów ścigać wszystkich tych, którzy innym ludziom dają na przykład ibuprom, bo on może mieć więcej skutków ubocznych. Dziękuję bardzo. I ponownie proszę pana prokuratora Sieraka. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, ja myślę, że w sposób bardzo czytelny wyjaśniłem na początku, dlaczego funkcjonariusze CBA wykonywali te czynności i nie będę się już tu powtarzał. I tak jak powiedziałem nadmiennie, że nie jest możliwe obecnie na ujawnienie więcej informacji w tej sprawie. Myślę, że powiedziałem wszystko, a nawet więcej niż obejmowało to pytanie w harmonogramie. W dniu dzisiejszym to tyle, co mogę powiedzieć na temat tej sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.